Hej na wszystkie bardzo serdecznie, ja jestem Brefoso, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w fangame FNAF 4 wersji 3D i zobaczymy jak to będzie. I teraz tak. Pójdziemy noc pierwszą, poeksplorujemy sobie w teren, jeśli animatroniki nam na to pozwolą oczywiście. Hey kids, something happened in your home. Zabijemy to? Tu jest, tu jest. Uff! Może nie? Tego właśnie nie nienawidziłem we FNAF-ie. Nie przyszedł do nas. Ty suki. Ja wiem, że mnie zabije. O, i zlechłem. Cześć, frajerze. Już się bałem, że jest w środku. O chuj. Szósta rano, co się stało? A co? Shit. Shit. Och, teraz dwójka. O, siedzi na te. So,
Jaja, co robisz? O, wszedł tam i po co? Odpuścił sobie. Ale dziwnie oni reagują na to. Ja już nie chcę jej. Fuxiego zamknąłem. Ale widać, że te prawe drzwi to jest najlepsza droga chowania się. No takie, aki, nie ma nikogo w pokoju, co wtedy? Nic nie zrobisz. A ten kapkę ich na wywalenie sobie idzie. O, szósta rana. Co to jest za miejsce? Spring Bonnie, Spring Freddy. Aha. To już nam Foxy nie odpuści. Uff, ty w dupę! Patrzcie, kto jest za oknem! Sorry. What the... Jacko ucieka jeszcze za oknem. I ten cupcake. Co czuję, że on mnie zdradza? Run. Oni nie widzą, co tu się dzieje. Ej, tak to możemy ugrać to.
patrzcie, widzicie to? Ona od razu się tam zrozpiła. Ale zacnia, nie ma to, nikt nie wie, gdzie jest dziecko. Jakiś animatronik jest w środku. Ach, te sztuczne światła. Party w domu. W nocy. Może byś nie wychodzi, może... Ale wszystkie razem do tego pokoju. Muszę spenetrować ten pokój. Wszystkie animatroniki ze mną wychodzą. I wchodzą. Ciekawe czemu. Jestem ciekawy, czy... Nightmare się pokaże. Nie ma nikogo w środku. Za drzwiami jestem bezpieczny. No. A nie, animatronik pomyślały. Wygrał z nami, schował się. Za drzwiami. Oho. Golden Foxy. O, to będzie dzieciak. Ale to jest za pół, będzie więcej dzieci, a nie taki klimat, no że on zaciągnął dzieci do... i zabił tam. Aha, i muszę przeżyć kolejną noc, żeby zobaczyć kontynuację. Czyli co, moi drodzy? Wracamy do naszej... zacnego rogu? Naszego zacnego rogu? Zastanawiam się, czy tej właśnie nocy... Foxy mi nie wyufa. O kurwa. Jego tu nie ma! Nie ma, przerąbany już. On się już rusza. I ten cupcake. Udało się. Czy z jednej strony to była akcja życia. O fuck. Jedyna kobieta w drużynie dała o sobie znać. Nie mogę już więcej do tyłu. Zbugowałaś. Jak ciekawe osłoniła mnie swoją dupą.
Możemy pooglądać, jak animatronik wygląda. Idź, idź. A few moments later. Oj. Wszystko się włączyło. W ogóle świateł nie ma jak stoi w miejscu. Ani są tam. Dobra. Nie ma to jak całą noc przesiedzieć za plecami animatronika. Wystarczy, żeby się obrócił i już było po tobie. What? On tak cicho mówi. Na razie są zwyczajne animatroniki. Już jest trzecia rano. Popatrzył się i... Nie rozumiem, po co była ta mechanika jednak zamykanie, jeśli on tak sobie lata tak po mapie. Uhu, Freddy popatrzył się i poszedł. Ciekawe. Ciekawe co z Jacką animatronikami, czy one tak mogą być, czy nie? I zostaramy. Mamy tu jeszcze coś takiego. Nie wiem co to jest. No, tak zwany pewnie troll. Gdzie są animatroniki i tańczą. Niestety Jacko Boniego i Fred Vera nie zdołało nam się zobaczyć w grze, niestety. Ale na tym skończymy tutaj ten odcinek. Ja bardzo dziękuję za oglądanie i dziękuję na stronie wieczorowaliście i... Cześć! Podczas montowania tego filmu okazało się, że muzyka, która była na samym zakończeniu filmu, była aż taka głośna, że mój mikrofon był praktycznie nieusłyszalny. I właśnie dlatego na tym etapie odcinka chciałem bardzo wam podziękować za oglądanie. Widzimy się już w następnych odcinkach, więc zobaczcie się i cześć!